Bezpłatne warsztaty w olsztyneckim skansenie. Pachnące i pożyteczne zioła w promocji zdrowego stylu życia. Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Przewidywany czas lekcji to 2,5 godziny. Odbywać się będą w dwóch miejscach. W naszym przepięknym ogrodzie ziołowym, gdzie dzieci będą poznawać zioła oraz w pijalni ziół, gdzie samodzielnie przygotują lemoniadę właśnie ziołową. Warsztaty poświęcone ziołom odbędą się w ramach programu obszarów wiejskich na lata 2014-2020, konkursu numer 4 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydarzenia odbywać będą się w dniach 11, 20 i 25 sierpnia o godzinie 11. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 509 378 936. Ale to nie jedyne atrakcje, jakie czekają na mieszkańców regionu Warmii i Mazur oraz turystów. W każdą niedzielę odbywają się tematyczne spacery po muzeum, m.in. pod hasłem Jak przenieść wieś do skansenu, czyli o translokacji i remontach budynków drewnianych, ale nie tylko o tym. Muzealni specjaliści z działu architektury opowiadać będą o ozdobach nadszczytowych w naszych obiektach muzealnych. Wybrane dni tygodnia, w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 11 do 14 odbywają się zajęcia muzealne, skaflarstwa, kaligrafii, malowania na szkle. W zabytkowych obiektach trwają również pokazy kowalstwa oraz tkactwa na krośnie. Szczegółowe informacje na temat sierpniowych wydarzeń znajdziecie Państwo na stronie internetowej muzeumolsztynek.com.pl.